Panie marszałku, Wysoka Izbo i czcigodni goście. Po raz bodaj tysięczny Konfederacja zabiera głos w sprawie, która jest zupełnie bezsensowna, która powinna być regulowana co najwyżej rozporządzeniem, a i to nie. Tutaj projektodawcy się chwalą, że upraszczają pracę przewoźników i kierowców. Otóż w normalnym kraju praca przewoźnika wygląda w ten sposób, że dostaje telefon albo maila, zajeżdża na miejsce, ładuje towar, zawozi go, wyładowuje, inkasuje pieniądze i czeka na kolejne zlecenie. Jeżeli kierowca musi robić cokolwiek innego, to dlatego, że są idiotyczne przepisy, które trzeba teraz uprościć. Otóż uchwalając tę ustawę, która upraszcza te przepisy, dowodzimy, że obecnie obowiązują przepisy, które są idiotyczne, przeszkadzały kierowcom i dlatego trzeba je uprościć. To jest oczywisty wniosek z samego istnienia tej kretyńskiej ustawy. Dowiadujemy się na przykład, że zmieniamy okres, w którym kierowca może zawiesić, znaczy przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność z 12 miesięcy na tam ileś, nawet nie pamiętam w tej chwili ile. Ile? Otóż proszę Państwa, dlaczego 12 miesięcy, a nie 10,5 albo 14 i 7 dni? No, dlaczego w ogóle jest to jakaś granica? No, jeżeli ustawa zmusza nas jako Sejm, żebyśmy ustawą ustalili górną granicę, do jakiej firma może zawiesić swoją działalność, to ustalmy raz na zawsze 1000 lat i przynajmniej na 1000 lat będziemy mieli spokój z dalszymi poprawkami tej ustawy. Konfederacja poczeka, jakie poprawki przejdą w komisji i z najwyższym obrzydzeniem dopasuje się do tego i zagłosuje za, przeciw albo się wstrzyma. Naprawdę, to jest skandal, że Sejmowi zawraca się głowę takimi sprawami. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan